W Mokrem w gminie Żyraków uczczono pamięć żołnierzy Armii Krajowej zesłanych 75 lat temu do obozów pracy na Syberii. Patronat nad tym wydarzeniem objęło starostwo powiatowe w Dębicy. Powiatowy Dzień Sybiraka rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława w Zasowie. Po wspólnej modlitwie odbyła się oficjalna część uroczystości, podczas której historię bohaterów z gminy Żyraków oraz Dębicy przybliżyli Marek Rączka, wójt gminy Żyraków oraz Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Piękna inicjatywa. Nie pierwszy raz jestem tutaj w tym miejscu z tej okazji, ale w ostatnim czasie pani radna, pani dyrektor szkoły w Zasowie, pani Bożena Osocha zwróciła się z prośbą, żeby powiat jednak wziął jakby patronat nad tą uroczystością, ponieważ to jest na tyle ważna historia naszego powiatu, nie tylko tego terenu, że należy ją po prostu, myślę, upamiętniać godnie i należy młodzieży szczególnie i w ogóle społeczeństwu naszego powiatu wskazywać, że takie wydarzenia historyczne miały miejsce. I że tak ważne postaci jak nasi bohaterowie, jak żołnierze młodzi, 19-letni, 20-letni, 20-kilkuletni, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim, później zostali przez sowieckie władze i Polaków współpracujących niestety z władzą sowiecką podstępnie zaaresztowani, no i wywiezieni w głąb Rosji. Myślę, że to jest, są rodziny, które żyją tych osób, trzeba je docenić, trzeba szanować tą historię ich trudną i trzeba mówić o tym. Celem obchodów było upamiętnienie tragicznych losów bohaterów z miejscowości Mokre, aresztowanych i wywiezionych do radzieckich łagrów w listopadzie 1944 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy wsi Mokre wybudowali w 1990 roku kapliczkę, którą nazwano Kapliczką Sybiraków. To właśnie w tym miejscu przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Stowarzyszenia Łączymy Pokolenia Mokre Wczoraj i Dziś, parlamentarzyści oraz rodziny Sybiraków złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Mieszkańcy Mokrego czczą pamięć wywiezionych mieszkańców Mokrego i okolic na Sybir i to wpisuje się w te obchody również Dnia Sybiraka. A tutaj, jeśli chodzi o Mokre, to jest stowarzyszenie, które pamięta o tym Łączymy Pokolenia, o tych Sybirakach i o tych wszystkich, którzy w liczbie szacowanej na około 2 miliony Polaków, którzy na tej nieludzkiej ziemi albo złożyli kości, albo jak się szacuje, gdzieś około 800 tysięcy nie wróciło do Polski po wojnie. I tutaj przy tej kapliczce jest tablica, napis, wymienieni są ci, którzy wrócili do Mokrego i ci, którzy już spoczęli na zawsze na sowieckiej ziemi. Podczas uroczystości Ryszard Żądło, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Tarnowie, wręczył odznakę Sybiraków 6 osobom. Wśród wyróżnionych znalazł się m.in. Stanisław Kucięba, inicjator budowy kapliczki Sybiraków, w której upamiętniono 33 nazwiska mokrzańskich bohaterów. Marek Rączka, wójt gminy Żyraków, odznaczony za wieloletnie wspieranie projektów patriotycznych w swojej gminie oraz Tomasz Czapla, kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy, a także autor książki Pamiętnik z Mokrego. To właśnie dzięki jego książce w tegorocznym Dniu Sybiraka mógł uczestniczyć wyjątkowy gość z Francji, Eric Champeau, którego rodzina pochodzi z miejscowości Mokre, a nazwiska dwóch bohaterów członków rodziny są upamiętnione na ścianie kaplicy Sybiraków. W rodzinie mojej żony był Sybirak, był jeden z wywiezionych, który nie wrócił właściwie już z Borowicz, Józef Węgrzyn. Wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne, żeby ta pamięć stawała się czymś, co konstytuuje naszą tożsamość. Czymś takim, co sprawia, że samo przez się zaczynamy czuć się Polakami, zaczynamy czuć się potomkami tych, którzy walczyli też o ojczyznę. Powiatowy Dzień Sybiraka uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Mokrem oraz koncert patriotyczny orkiestry Dętej gminy Żyraków. Współorganizatorami wydarzenia byli starosta powiatu dębickiego, wójt gminy Żyraków, sołectwo Mokre, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, szkoła podstawowa w Mokrem oraz Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia Mokre Wczoraj i Dziś.